Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku. Well, this is my kind of rain. No wonder the sky looks so funny today. Let me go. Ja bym powiedział zupełnie inaczej. But it would be a waste if you ended up as just a pretty stain. Feminizm. What the hell was that for? Here I am trying to help you, and you show your thanks by shooting me? To jest feministka, daj se spokój. Whatever. Do as you please. Gorzej, to jest dziewica feministka. So he's a demon too. I'm beginning to think I've got rotten luck with women. A więc customize na sam początek, action Agni and Rudra oraz za 10 tysięcy kupimy sobie ulepszenie Jetstream. 731 sfer. Jakie to urocze. Tutaj będziemy mieli fajnego bossa, naprawdę. To tu było? Nie, ale to fajnie wygląda. Tak, hej, szmato! Chcesz w ryj? nie, to nie było tutaj. Tutaj... Jak tu wskoczymy, mamy sekretną misję, ale ja nie jestem w stanie jej wykonać. Ona jest bardzo trudna. Jeżeli nie mam jednej broni, tak więc dosyć późno tutaj wrócimy, powiem wam. Ale na pewno tutaj pozbieramy sobie te sfery, co tam nam ślicznie tutaj stoją. Stoją niczym fuczaki na futerkuni. Tak. Tutaj mamy takie właśnie skoczki do góry. Tutaj pamiętam, że gdzieś była woda święcona na jednej z tych półek. O, to będzie dosyć długi odcinek. Liczę na to, że będzie miał tak z 25 minut. To chyba na samej górze było, powiem szczerze. Albo tutaj. Pamiętam, że... Tak, tutaj jest woda święcona. Woda święcona działa w taki sposób, że klikamy klawisz górę i wtedy możemy kliknąć to i wtedy możemy tego użyć. I wtedy Dante robi tak, ręka w górę, power strike, coś tam, twoja stara. I wtedy jest taki nagle białe światło, bo on rozgniótł właśnie tą wodę święconą i wszelkie demony czystej krwi giną. Bo my jesteśmy pół demonem, my jesteśmy pół człowiekiem, pół demonem. A w tym jebanym Devil May Cry 5, tfu, DMC, bo tego nie można nazwać grą Devil May Cry, to tam jest, my jesteśmy jakimś Nephilim, jesteśmy pół aniołem, pół demonem. Kurde, jak ja nie lubię takiego gunwa. Tak czy siak, właśnie ulepszyliśmy sobie Jetstream na poziom drugi. I teraz mamy właśnie, zamiast w ten sposób ataku, mamy przytrzymamy i teraz mamy podwójny taki. A tych radzę unikać tak właśnie na odległość, ponieważ oni nie są zbyt przyjemni. Jeżeli będziemy się trzymać ich od tyłu, ich tyłu, jeżeli będziemy się trzymać ich tyłu, to jesteśmy futrzaki. Orichelkon, fragment Orichelkonu, który posiada niesamowitą moc. To jest taka bateryjka, można powiedzieć. Jeżeli będziemy się trzymać ich tyłu, to oni nie będą, nie będziemy na ich przodzie, o, to właśnie nie będą robić czegoś takiego. Zauważcie, że mamy już dosyć duży pasek życia. I chyba już trzy fragmenty... trzy paski życia chyba sobie zwiększyliśmy. W sensie te takie malutkie paseczki. Ja postaram się tak mieć przynajmniej... Wow, ale to było szczęśliwe. Gdyby nie wykonał tego kopniaka do przodu, to już by mnie uderzyło to. A ten jest nieaktywny. Czy to po tej stronie było? Tak czy siak, możemy się dla jej to porozwalać. Jak ktoś chce. Dobrze. Hej,
Raven Rise Chamber! No, wskocz tu. Dobra. Poskakujemy, pozdobywamy te... Tak, one są warte po 100. Tutaj po, teraz po prawej stronie. No, lewej. Dalton Travis. XDLR. I tutaj na samą górę. Fajnie, ta woda właśnie święcona tam była. Ja bardzo, bardzo późno, kiedy grałem, zorientowałem się, że coś takiego tam jest. I tak, tutaj mamy taką półeczkę i tu możemy wskoczyć i mamy 2000. Dziękuję. Znaczy nie wiem, czy tam dokładnie są 2000, ale zazwyczaj właśnie 2000 zdobywałem, pamiętam. I tu będzie najgorszy moment, który, znając życie, na pewno przewinę, jeżeli... Zaraz się wkurwię. Zaraz się wkurwię. Niesamowicie, nie zdajecie sobie sprawy, jak ciężko mi było kiedyś, w ogóle, za każdym razem, zdobyć ten niebieski fragment. A tu przy was za pierwszym razem mi się udało. Klątwa Let's Playera. Idzie się jebać w moim przypadku, jestem magiczny. Nawet sobie nie wyobrażacie, jak ciężko jest zdobyć ten fragment tam. Pod względem techniki skoku. Ten miecz, który jest wbity w przeciwnika, bardzo go rani. To jest właśnie, no szczerze, bardzo dobre. Gdyby nie fakt, że jak użyjemy drugiej broni, która ma... O! Drugiej broni, która ma właśnie stylish taki, to wtedy ten miecz wraca. Ale bieda! Chciałem zrobić cancel jump. Osoby, które znają serię Devil May Cry, to wiedzą, czym jest cancel jump. On mi się bardzo dobrze udawał na starym padzie, bo ten pad, który mam teraz, to specjalnie kupiłem. On jest taki najbardziej przypominający pada z PlayStation. Jednak ma klawisze R1, R2 i L2. Bardzo takie, no, gumowate, ciężko je się wklikuje. Ej, co mi tak przeskoczyłeś? No, fajnie. Tutaj mamy... chyba dużą gwiazdę. Nie, mała dalej jest. Ale mała to i tak dobrze. I tutaj mamy śliczne witraże na ścianach. Nie, naprawdę, bardzo fajnie wyglądają. Przypomina mi się Alice Madness Returns, mimo faktu, że ta gra jest beznadziejna. Kamienny pilar z wygrawelowanymi czaszkami. Podobny jest po lewo, nie, po prawo, ale coś w nim brakuje, czegoś w nim brakuje. No i właśnie musimy zdobyć taką kryształową czaszkę, co jest w lewym pilarze. Oj, mi się pięknie udało właśnie to przetłumaczyć bez żadnych problemów. Jest 7 minut, 8 minut. Uuu, a my jeszcze nie jesteśmy w połowie tej misji. Tutaj są trumny, które możemy porozwalać. W jednej jest chyba życie, I think? Chyba w tej. Tak, w tej było życie. I jak mamy, nie mamy zakupionego podwójnego skoku, to nie będzie możliwe dla nas, no, nie wiem czy niemożliwe, ale bardzo trudne do wykonania, skoczenie w to miejsce. Nie, to jest autentycznie 2000, możliwe, że nawet 2500, bo z 7000 do 9000 zeskoczyło. Te demony, z którymi tutaj walczymy, one odwzorowywują 7 grzechów głównych. Ci tutaj to jest chciwość. I oni, jak widzicie, właśnie robią coś takiego i przywołują nam przeciwników. Z tych przeciwników, w przeciwieństwie... Zazwyczaj w innych grach jest coś takiego, że jak są przeciwnicy, którzy przywołują towarzyszy, to ci towarzysze nie zostawiają nam żadnych bonusów w postaci kasy czy czegoś innego. Nie w tej grze. Tutaj tak możemy się obłowić na kasie, jak chcemy, że, no wiecie, możemy po prostu tutaj zostać i napieprzeć cały czas na styliszu i tylko nie zabijać tych, którzy przywołują przeciwników. O, wow, 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 ale to był kurde szczęśliwy. Nie wiem szczerze, co tam się stało, dwóch na raz wywaliło. Ale cieszę się, że tak się potoczyły te sprawy. Rzut mieczem w tych przeciwników jest bardzo rozsądny.
Nie mam jeszcze na tej broni zamontowanego podwójnego skoku, w sensie w Agni i Rudrze. To kosztuje aż 20 tysięcy. Na razie to ja chcę ulepszyć na trzeci poziom Jetstream, żeby właśnie mieć przy tym ataku jeszcze końcowym takie uderzenie super silne. Dobrze. Trzeba uważać na każdy z tych ruchów, tą... nie wiem co to jest, kapsułka. To raczej jest taka urna, jaką mieli Egipcjanie przy mumifikacji. Tak najprędzej mi to przypomina właśnie. Kurde, cały czas... Szrek to jest krzyk z niemieckiego, chyba. Tak więc krzyk szyreny... Syreny, czy może to jest śpiew syreny, nieważne. Uroczy śpiew syreny, który gasi najbardziej rozżarzone płomienie. Jak może pamiętacie, w trzeciej misji byliśmy w tej takiej miejscu, gdzie mogliśmy skakać wysoko w górę. A zresztą nieważne, zaraz będziecie wiedzieli, do czego to jest potrzebne. Tak czy siak, tutaj mamy super trudną statuetkę do rozwalenia za pomocą naszego styliszu. Tutaj chyba musimy wbić aż showtime. Co wierzcie mi, wcale nie jest łatwe. Zamykam się, bo to jest super trudne. Więcej, musimy wbić aż do stylisza. Moje palce! Jest! Udało się. Aż mnie palce bolą. To jest super trudne, naprawdę. Ale mamy niebieski fragment za to. Ale aż do stylisza, czujecie? Stylisz jest takim ciężkim. Zdobyliśmy tam na dole w bibliotece Orachnikol fragment. Fragment Orichalkona, Boże. I dzięki temu otworzyliśmy windę na dół. Tutaj mamy do popatrzenia sobie kolejną angielską statuetkę. I... ale wdech zrobiłem. Jeżeli to będzie słychać na nagraniu, to przepraszam. Takie... nienawidzę! Nienawidzę naprawdę, jak na nagraniu przez przypadek słyszę, jak oddychałem tak głośno. To jest okropne. I tak. Zjechaliśmy tu na dół. Po to, żeby... tutaj właśnie mamy te płomienie, które chciałem właśnie... o których chciałem właśnie opowiedzieć wtedy, ale się rozmyśliłem. Używamy właśnie... tu są Crimson Flames, kręcą się i tańczą na... przy drzwiach... odstraszając wszelkich tam transparsersów, czyli no... zwiedzających. No i Siren's Shrieka wylaliśmy i... znikam! Ale ja jeszcze chcę... jestem strasznie łasą kurwą, no... łasą kurwą, jestem lisem! Tak więc chcę tutaj jeszcze zdobyć hajs, który jest na górze. Zwłaszcza ten za... wart 100. No bo czemu nie, no nie? Zawsze hajs. O, ślicznie. I na dół! O, nie, jestem łysą... nie, nie jestem łysy. Jestem chytrą kurwą lisią, tak więc jeszcze tutaj to weźmiemy. A, jeszcze tego wam nie pokazałem. Masywna statuetka na środku wieży. Aniołami. Tu rozwalimy najpierw to. Wow! Powiedzcie mi, jak to mnie nie trafiło. No to już powinno. I to też. To już było głupie, co zrobię. Muszę trochę... luzu mieć. Dobra, zejdę tu sobie na dół, bo tu łatwiejsza jest kamera do operowania. Tutaj mamy zieloną sferę. Jeżeli zginiemy, to nas ta zielona sfera z pełnym życiem, ale nie pełnym zmianą w demona, to do tego później dojdziemy. No, da nam checkpointa właśnie przed drzwiami, przed które mieliśmy... przez które przeszliśmy, tam zginęliśmy, to z powrotem przed tymi drzwiami nas puści, jeżeli zginiemy. O! Zielona sfera wypadła z tego kolesia, jak miło. Miło! Dobra.
Tutaj mamy... O nie! Co ja mam tu zrobić? Hi there, sexy. Dobra, spoko. Co ja mam tu zrobić? Ciężka ściana. Nie mogę, nie, nie. Wystarczy rozwalić. I teraz mamy taką kulę, którą musimy uderzać cały czas, żeby ona się rozpruła, ale ona będzie się odbijać od ściany i ogólnie ciężko ją jest trafić. Moja lisia metoda jest taka, że mamy na nią skoczyć, przytrzymujemy lokon i po prostu uderzamy ją jednym kombem. Jak widzicie, ona strasznie skacze, tak więc niesamowicie ciężko jest wykonać to zadanie. No, a tak to zbieramy tutaj. Kryształową czaszkę! Nice. Cześć, misiu. Problem jest to, że tylko właśnie tych... Te kurwy będzie spamować. Widzicie to? Istny koszmar! To jest istny koszmar! To jest koszmar! To jest koszmar, co się tu dzieje! Wszystkie tylko... I giniesz. Boże, sorry, muszę się skupić tutaj naprawdę. Bo to jest koszmar, co tu się dzieje. Pięciu takich naraz zaczniecie atakować i widzieliście, co się stało. Musiałem użyć... Gwiazdę z życiem, co mi się naprawdę nie zdarza na tym poziomie. Na szczęście teraz będą ci. Z nimi nie jest taki problem. Wolę ich nawet bardziej. Bo jak widzicie, im dużo zajmuje, żeby właśnie wykonać atak. Ty kurde, nie wiedział, co się dzieje. A kurde! No jak widzicie, bardzo łatwo jest uniknąć ich ataku, nie jest tak źle. Jak chcecie... No, jeden mnie uderzy, ale co to? Kurde! Nie zmienia faktu, że jest dosyć ciężko. Dobra, ej, nie, muszę się skupić. What?! Tak! Kątem dupy sobie zaskocz najlepiej. Kurwie się zaraz. Boże, sorry, taki lewy ten let's play, naprawdę. Tak beznadziejnie mi to idzie tutaj. Szkoda mi was, moi widzowie, którzy jacyś tam w ogóle są, czyli 30 osób, które obejrzy ten filmik. Bo naprawdę ja nie chcę tutaj tak lamić. Ja chcę wam pokazywać profesjonalny let's play, gdzie cały czas mam stylić, no. Przez to, że te... No ale nie, widzieliście, że taki gangbang na mnie zrobiły te szmaty tam. Ciężko jest, naprawdę, tak jest strasznie ciężka. Zwłaszcza na poziomie hard. Ja hard wybrałem po to, żeby dłużej pobić przeciwników. Mają większą wytrzymałość. Ale kurde, to co się dzieje. Naprawdę żal mi jest straszny za siebie, że zużyłem tam te dwie gwiazdy życia. To jest... No to jest wstyd dla mnie straszny, powiem wam. Ale to jest ten jeden z tych momentów, w których naprawdę gra was, no, nie daje wam litości. Pięciu przeciwników wykonuje ten sam atak. Jeden was uderzy, to was tak odpycha do tyłu i w tym samym momencie jeszcze tamte trzy skaczące do tyłu i atakujące na daszu szmaty uderzały mnie jeszcze i no widzieliście co było, aż mnie wywalało do tyłu takim super dalekim odepchnięciem. Szlak by was był medy. No ale macie zabawę, prawda? Czemu ja skopniaka ciebie? Teraz będzie, zgadnijcie kto? Boss z drugiego poziomu. O, życie. Ta broń jest lepsza. Problemem jest to, że będzie nam to tak teraz skakać, bo jest ulepszoną wersją. Dobrze. Stary. No nie! Jaja se robisz? Fuck! O
Jezu, to już miało mnie trafić. Autentycznie to by mnie trafiło. Dzięki za życie, Mendo. Ale mi się to udało. Kurde, nawet nie wiecie. To już mnie trochę uszczęśliwiło, powiem szczerze. Okej. I teraz został nam końcowy boss tej planszy. Wkładamy kryształową czaszkę. I możemy iść dalej. Tutaj jest. Jeżeli się nie zorientowaliście, my jesteśmy już na szczycie tej wieży. Ale to, że jesteśmy na szczycie, nie znaczy, że to jest... Wiecie co? Ja jestem autentycznie pewien, że w tym... Super, do końca rozwaliłem. Patrzcie, czwórka. Aha, czwórka, bo czwarta misja. Tam na pewno w montażu zrobiłem przy czwartej misji, że tutaj czwórka jest właśnie sekretna. Powiem wam szczerze, że ja nie zdziwiłbym się, gdyby dzisiejsza gra w tym momencie, taka super zajebista, reklamy w telewizji, nie, bez gameplaya z gry, pokazywałaby wprost... Boże. By się okazało po prostu, że to już jest koniec gry. Po tym bossie, co tu teraz będzie, czyli Virgilu, autentycznie założę się, że dzisiejsza gra by się skończyła. Byłoby welcome to the end of the game, kredyty, wszystko, gra trwała 5 minut, ale zapłaćcie za nią 230 zł, mówię tutaj o Deadpoolu. I potem tylko PewDiePie, PewDiePie, nagrywam, nie umiem grać, ale oglądajcie ma, bo mam 19 milionów widzów i nie mam w ogóle dlatego pojęcia, jak grać w daną grę. Nie rozumiem sukcesu tego człowieka. On jest dla mnie bardzo przeciętnym let's playerem, który po prostu no, krzywdzi większość gier swoją sławą. Dobra, mniejsza z tym. You showed up. You sure know how to throw a party. No food, no drinks. And the only babe just left. My sincerest apology, brother. I was so eager to see you, I couldn't concentrate on preparations for the bash. Whatever. At any rate, it's been a whole year since we last met. How about a kiss from your little brother? Or better yet, how about a kiss from this? So, this is what they call a heartwarming family reunion, eh? You got that right. Ha! Mam cię! Fuck! No nie mogłem skoczyć, głupi padzie! No i co, no i co, no i co? No i co zrobisz? No co zrobisz? A, boli, co? O, niegrzeczny braciszek. Ha! No i co teraz, no i co teraz, no i co teraz? Trzeba wiedzieć, jak go pokonywać, w innym przypadku wam dupę rozjebie. O! Ło! Nie wiem, jak ja tego uniknąłem. What? Ja ci kurde dam. This may be fun. Już po tobie. Ha,
Why do you refuse to gain power? The power of our father, Sparta. Father? I don't have a father. I just don't like you, that's all. Foolishness, Dante. Foolishness. Might controls everything. And without strength, you cannot protect anything. Let alone yourself. Jakże stwierdzam, że epickość w tej grze jest na poziomie mistrzowskim. Ale wy i tak wolicie Battlefield. Dobra. Tą smutną tezą kończę ten odcinek. I zapraszam was do kolejnego. Tak więc dajcie lajka, suba, komentarz, jeżeli uważacie, że ta gra ma jednak trochę więcej akcji i przyjemności z rozgrywki niż Battlefield 4. Na razie, pa.